Właśnie ten fragment chcę zalesić od tego rowka w ten klin, bo jak się pościnało drzewa, to teraz trzeba je wsadzić. Przyjechałem bronami, żeby po prostu pościągać trochę tutaj, no głównie tamte zarośla wyschnięte i te gałęzie gdzieś na kupę. Dobra, biorę się za robotę. Działeczka podrapana, gałązki pościągane tam na kupeczkę. No, gotowe, żeby tylko porobić rowki, znaczniki i w których miejscach właśnie będę sadził. No, kolejny etap przygotowania działeczki pod sadzenie drzew. Tutaj sobie te patyczki powbijałem, żeby porozmierzać takie linie, po których będę ciągnikiem przeorywał taką skibę. Postaram się tylko tak ustawić pług, żeby jedną skibą, tą tylnią, obrócić ziemię i w to miejsce będę wsadzał ziemniaki. Będę wsadzał drzewka. Pług ustawiłem tak, że rozkręciłem na maksa cięgno, wtedy ustawił się pług w ten sposób. Ustawił się pług w ten sposób, że tylnia skiba orza, przednia tylko tak się lekko ślizga. No i osiągnąłem to, co chciałem właśnie, żeby zedrzeć tylko tak z wierzchu właśnie tą trawę, no co jest najtrudniejsze w kopaniu. Jest trochę mokro i się nawet kopę przy jednej skibie, bo dopadało niedawno i nie mogę zbyt głęboko i dlatego jak trochę tutaj już wyciągnąłem, to jest płycej, ale o to mi chodziło. No i teraz co parę metrów będę takie kreseczki robił.
To będzie miało jeszcze dodatkową funkcję, że jak będzie mi się tu woda zbierać, bo tutaj mam taki podmokły ten teren, to mi będzie spływało do strumyczka. Zawsze jakiś tam nadmiar znajdzie sobie ujście. Dobra, to tyle z tego etapu. No właśnie, tylko co ja tam posadzę? A właśnie, że posadzę klony, których mi się tutaj narobiło w truskawkach. Można powiedzieć więcej niż truskawek. Wszystko to, co takie ciemne, wystające, to są klony. Już w przyszłym roku raczej chyba nic nie będzie z tych truskawek, bo już nawet nie walczyłem z tymi drzewami właśnie w tym celu, żeby móc je wykopać i zasadzić właśnie na tej łące tam. No i właśnie teraz przyjechałem z łopatą i będę je wykopywał. I tam przesadzał. Nie wiem, czy się trochę nie spóźniłem, no ale to... Bo już są liście, nie wiem, czy też jak one to przeżyją, no ale cóż. I my. No i pierwszy zagonek już posadzony. Kolejny dzień sadzenia, bo się nie wyrobiliśmy za jednym razem. To już przeszykowane, wykopane. A te, które sadziliśmy przedwczoraj jednak, wychodzi, że na razie jest w porządku, bo nie pousychały. Mają dosyć takie, nawet nie dosyć, tylko żywe liście. Więc na razie wychodzi na to, że się przyjmują. Fajnie, bo padało. I dlatego one chyba nie mają takiego szoku. Dzisiaj jest ciepło. Gorąco wręcz bym powiedział, ale wszystkie tutaj posadzone na razie mają listeczki. Aktualnie wsadziliśmy 73 sztuki. Policzyliśmy, że około 50 kolejnych tutaj trzeba będzie dosadzić w tych rzędach. Jest docelowo około 130 drzewek zasadzę. W zamian za te 3, które tu zciąłem. Ale ekologia. Dwa tygodnie po posadzeniu wszystkie się przyjęły. Liście już puściły nowe. Zatem plan się udał. Projekt zakończony. Drzewka posadzone. Dzięki za oglądanie. Na razie.